Bardzo dziękuję za to zapowiedzenie. Tak, pracuję na co dzień właśnie w laboratorium fizjologii doświadczalnej klinicznej, skąd właśnie upożyczyłem ten sprzęt, ten aparat do EKG. I będziemy właśnie rozmawiać o tym badaniu. Jest to badanie bardzo podstawowe. Założę się, że większość z Was miała to badanie w swoim życiu. Badanie podstawowe, bo jest też bardzo tanie i nieinwazyjne. Ja mogę je przeprowadzić tutaj na warunkach sali wykładowej. I właściwie nie zrobiłem żadnej krzywdy wolontariuszce. To, co tutaj chciałbym, żebyśmy zaobserwowali, to jak będziemy, chciałbym, żebyśmy tu zobaczyli właśnie, jak wygląda teraz to EKG, które rejestrujemy, ponieważ mój wykład będzie zakrawał bardzo dużo historię EKG, o to, jak kiedyś do niego podchodziliśmy i tak naprawdę jak to się zaczęło. Tutaj widzicie taki efekt 200 lat pracy naukowców i klinicystów nad tym. On jest mało spektakularny, bo niestety działa mi tylko jedno odprowadzenie. Niestety błąd licencji, która niestety jest nieważna już. Natomiast jest to EKG, na którym już dużo jesteśmy w stanie zobaczyć. I teraz, żeby wam to udowodnić, najpierw tak w spokoju, w sensie pani jest w spoczynku, nie wykonuje żadnej pracy, rytm jest miarowy, a teraz jakbym cię poprosił, żebyś napięła mocno mięśnie. O, i to jest właśnie to. To jest artefakt tak zwany, ponieważ serce, tak jak serce jest mięśniem, tak samo jak każdy inny mięsień szkieletowy. I kiedy my napniemy bardzo mocno mięśnie, pojawiają się tak zwane artefakty, czyli aktywność elektryczna mięśni dookoła jest większa niż aktywność elektryczna serca. Dlatego EKG wykonujemy w spoczynku. Bardzo dziękuję, możesz się już rozluźnić, ale super to wyszło. Dobra. I to jest taki podstawowy artefakt, z którym walczymy. To wycinają nam jeszcze różne filtry, które udało nam się skonstruować w ciągu ostatnich 60 lat. I teraz troszeczkę sobie zrobimy jeszcze takie doświadczenie, które nam pozwoli na to sprawdzić, czy twoje serce funkcjonuje prawidłowo. Jakbyś mogła wstrzymać oddech na parę sekund. I obserwujcie, co się dzieje, czy się zmniejsza, czy się zwiększa odległość między tymi pikami. Troszeczkę rośnie. Dobra, możesz już oddychać. I teraz skraca się. To była tak zwana próba walsalwy. W momencie, kiedy zwiększa się ciśnienie w klatce piersiowej, sercu jest ciężej pompować tą krew, jest mniejszy powrót żylny, mniej krwi napływa do serca i serce zwalnia. Natomiast kiedy ten oddech zostanie przywrócony, serce nagle przyspiesza, zaczyna pompować. Także twoje serce działa prawidłowo, gratulacje. Jeszcze ja tutaj nagram ci pamiątkowe EKG. I ono już ma takie legitne wszystkie kończyny, możemy później je puścić też po sali. I już cię rozbieram. Tak, to już. Dziękuję ci bardzo. Poczekaj, jeszcze EKG. Masz proszę twoje EKG. I jeszcze jedno puszczę, tak. Mogę puścić po sali jeszcze jedno? Dobra. Zobaczcie, tu są wszystkie już te odprowadzenia, które powinny być na ekranie. Dobra, i byśmy przełączyli już ten ekran. Powiedziałem wam, znaczy pokazałem wam właśnie to, co tak naprawdę, z czego co wykorzystujemy przy, w sensie to EKG, które teraz wykorzystujemy. Natomiast w tym wykładzie skupię się na tym, jaka była historia tego EKG, jak my przez 200 lat doszliśmy do tego, co przed chwilą widzieliście, czyli tego bardzo ładnego zapisu, w którym ten artefakt widać od razu, że jest artefaktem, a nie normalną pracą i jesteśmy w stanie tak naprawdę na warunkach sali wykładowej sprawdzić, jak działa czyjeś serce. Potem troszeczkę opowiem o tym, czemu krąży prąd w sercu, czyli jaka jest elektrofizjologia mięśnia sercowego i tak naprawdę jak to się dzieje, że EKG w ogóle powstaje i zastanowimy się nad tym,
czym są tak naprawdę elektrody EKG, a potem troszeczkę opowiem o patologiach, czyli o arytmiach, które tak naprawdę, w których diagnostyce EKG jest podstawą. No i tak, na początek właśnie powiem o tym, albo dobra, zapytam się was, po co, jakby, czemu robimy EKG? Czy macie może taką wiedzę? Mogą być złe pomysły. Może zacznijmy od tych złych i potem będziemy je eliminować. Bardzo dobrze. Arytmia jest bardzo dobrym ten, ponieważ arytmie są, w diagnostyce arytmii EKG jest podstawą. A w jakiej jeszcze chorobie serca? Takie, wiecie, przyjeżdża karetka i zawał z mięśnia sercowego. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zawale. Do zawału jeszcze potrzebujemy potwierdzenia z tak zwanych markerów mięśnia sercowego. EKG jest już dostateczną tak naprawdę przesłanką do tego, żeby pacjenta zakwalifikować do leczenia. No ale nie zawsze tak było. Zastanówmy się, że jesteśmy lekarzami na początku tego XX wieku i nie mamy dostępu do EKG. Jak wtedy rozpoznać komuś zawał serca? W ogóle na początek jeszcze, czym jest zawał serca? Otóż zawał serca jest to zatkanie się tętnicy wieńcowej. To są takie dwie tętnice, które odżywiają serce, ponieważ serce, jak każdy tak naprawdę narząd, musi mieć jakieś swoje unaczynienie. Musi mieć jakąś, skąd brać te składniki odżywcze. I te dwie bardzo ważne tętnice, to jest prawa tętnica wieńcowa i lewa tętnica wieńcowa. Wieńcowe, ponieważ one tak właśnie okalają serce. I w nich może się pojawiać miażdżyca. Znaczy, na pewno się pojawia, ponieważ miażdżyca jest tym, co nam towarzyszy tak naprawdę już od pierwszych dni życia płodowego, tylko że ona jest kontrolowana przez różne składniki krwi. No i taka blaszka miażdżycowa, którą tutaj widzicie, bardzo, bardzo taką, widać, że to jest taki coś niedobrego, ona może być stabilna bądź niestabilna. My bardziej się boimy tego, jak ona jest niestabilna, ponieważ jak jest niestabilna, może pękać. I jak pęka, to powstaje na niej skrzeplina. I taka skrzeplina zatyka nam to naczynie wieńcowe i dochodzi do martwicy mięśnia sercowego, dosłownie do niedokrwienia tego mięśnia i do jego martwicy. I teraz my tak naprawdę jesteśmy teraz to w stanie bardzo szybko leczyć, ponieważ mamy coś takiego jak PCI, przezskórną interwencję wieńcową, gdzie po prostu stentujemy te naczynie, rozpychamy tą skrzeplinę i powodujemy ponowny przepływ. Natomiast na początku XX wieku ludzie nawet nie wiedzieli, jak diagnozować do końca zawał serca. Posiłkowałem się tutaj przy tym slajdzie artykułem z 1912 roku, gdzie właśnie były opis kilku przypadków tego, jak diagnozować zawał serca, właśnie dla lekarzy to było. No i znano już wtedy właśnie ból dławicowy, to jest taki bardzo swoisty dla patologii serca ból. Ja raz w życiu przeżyłem taki ból, kiedy miałem zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia. I to jest, wiecie co, taki ból, który promieniuje do lewego do obojczyka i do całej lewej kończyny. I muszę wam jeszcze przyznać, że nawet nie ten ból był taki zły, ale takie straszne poczucie niepokoju, ponieważ to mnie obudziło o 4 rano i ja bardzo się wtedy zacząłem bać. I był ten ból właśnie i to uczucie niepokoju, coś bardzo takiego nieprzyjemnego. I ci pacjenci z bólem dławicowym, oni się pojawiają dosyć często i oni właśnie, no to jest bardzo nieprzyjemne, dlatego mamy dla nich odpowiednie leczenie. To jest właśnie ból dławicowy. Była duszność, łatwa męczliwość, tętno mogło być nieregularne. I tutaj już się pojawiają takie objawy, te trzaski w płucach, obrzęki, nudności, niskie ciśnienia. To już są objawy takiej bardzo wysokiej niewydolności serca, kiedy to serce tak naprawdę jest już na tyle niedokrwione i niewydolne, że pojawiają nam się obrzęki. Ponieważ krew nie jest w stanie być odpowiednio pompowana i ta krew po prostu zalega w naczyniach, w ciele i przesącza się. I no, to już jest bardzo zły objaw, jak to jest przy zawale serca. Dodatkowo w tej pracy, to było bardzo ciekawe, spotkałem się z objawem, na którym się nie spotkałem na żadnych zajęciach z patomorfologii u nas na uczelni, ponieważ już się z tym nie spotkamy mniej więcej od lat 50. To był taki objaw, to była właśnie taka rozpoznana taka choroba, jak miomalacja cordis, czyli rozmiękanie serca. To serce było na tyle niedokrwione i na tyle w martwicy, że ono wyglądało jak taki budyń. Ono się po prostu rozpadało w ciele człowieka. I to oczywiście powodowało niewyobrażalny ból u człowieka i o tym zaraz opowiem. Natomiast
tutaj wstawiłem jeszcze zdjęcie pierwszego tak naprawdę zawału serca, z którym miałem do czynienia, ponieważ na lekcjach podstawówki oglądaliśmy Anię z Zielonego Wzgórza i tam właśnie Mateusz umarł na zawał serca. I on też właśnie miał taką przewlekłą miażdżycę tego serca i w pewnym momencie doszło do już takiej zaawansowanej niezdolności. No i teraz właśnie o tym wspomniałem, o tym leczeniu. Podstawą dla tych pacjentów był odpoczynek. Ci pacjenci mieli przede wszystkim odpoczywać, ale podawano im jeszcze różne związki, które po prostu były odkryte w XIX wieku, czy nawet wcześniej, które miały za zadanie usprawnić pracę tego mięśnia sercowego, który był bardzo niewydolny. I takim związkiem była właśnie ołbaina, które się już nie stosuje, ale stosuje się jeszcze w lecznictwie digoksynę. One poprawiają właśnie funkcję skurczową mięśnia sercowego. To jak to się dzieje, to będę jeszcze mówił przy elektrofizjologii. Natomiast zapytacie pewnie, dlaczego morfina? Otóż morfina się już nie stosuje przy leczeniu zawału serca, ale podawano im w bardzo dużych dawkach tym pacjentom, ponieważ kiedy serce im właściwie pękało podczas tego zawału, to no, oni odchodzili w dużych cierpieniach. Żeby ulżyć im to cierpienie, to podstawowym właśnie metodą leczenia była morfina. Tutaj jeszcze wstawiłem slajd z takiej struktury przyczyn śmierci u ludzi na początku XX wieku. I zobaczcie, na czwartym miejscu są dopiero choroby serca, natomiast pierwsze trzy to są choroby związane z mikrobiologią, z bakteriami. I je wyleczyliśmy tak naprawdę za pomocą antybiotyków. Tutaj jest jeszcze kolejny slajd ze strukturą zachorowań. I to jest bardzo fajne, bardzo lubię ten wykres. Zobaczcie, że tutaj narasta nam poziom rozpoznań tych przyczyn śmierci z powodu chorób serca. To idzie równolegle z rozwojem EKG i wymusza na kardiologach rozwój technik, które usprawniają to leczenie. I dlatego on dlatego coraz spadał. Lata 60., 70., 80. to były pierwsze takie szybkie i sprawne leczenie chorób serca. Tutaj też pojawia się nam majaczy nam nowotwory. To jest kolejna wiodąca przyczyna śmierci, ale nie o tym na wykładzie. A tak z bardzo ciekawych rzeczy, to zobaczcie, że tu influenza, czyli zapalenie płuc i głównie zapalenia płuc i tuberkulozis, czyli ta gruźlica, również zostały wyeliminowane. Już nie są wiodącą przyczyną śmierci. Właśnie to jest zbiegło z powstaniem antybiotyków. No i tutaj jeszcze chciałem wam pokazać, że my już skutecznie potrafimy leczyć zawał serca. Tak było mniej więcej w 1950 roku. Na 100 tysięcy to było około 800 zgonów. Natomiast obecnie jest to na poziomie 200. Także jest tendencja spadkowa. I z tego jest taki wniosek, że w kardiologii bardzo ważny jest ten czas i EKG daje nam możliwość bardzo szybkiej diagnostyki i zastosowania odpowiednio sprawnego leczenia. I tak naprawdę, gdyby nie to EKG, nie ten rozwój tej szybkiej diagnostyki, nie moglibyśmy w pełni sprawnie przeprowadzać tego leczenia, bo byśmy nie wiedzieli, kiedy pacjent ma zawał, ponieważ na wczesnych etapach jest on niewykrywalny. Ci lekarze na początku XIX wieku rozpoznawali zawał już w bardzo zaawansowanym etapie. A propos czasu, zobaczmy sobie, jak wyglądał rozwój tego EKG na linii czasu. Pierwsza tak naprawdę praca, która traktowała elektrofizjologii, to była praca Galvaniego, który zaobserwował skurcz mięśnia sercowego pobudzonego impulsem nerwowym. On po prostu kroił żaby, zobaczył, że jak się przyłoży neuron do żaby, oczywiście było in vivo, czyli na żywca, jak się przyłoży taki nerw do mięśnia, to on się kurczy. I to była bardzo ważna obserwacja, która została zapisana. Następnie elektrofizjologowie doszli do tego, że mięsień sercowy również można pobudzić w ten sposób i również on reaguje na pobudzenia. I teraz Galvani skonstruował jeszcze jedno bardzo ważne urządzenie, czyli galwanometr. I zobaczmy, że tutaj mamy Gabriel Lippmann wynalazł galwanometr kapilarny, a potem Eindhoven, o którym jest ten wykład trochę, skonstruował galwanometr strunowy.
I tutaj prace elektrofizjologów i fizjologów zbiegły się z pracami takimi technicznymi właśnie, które pozwalały na bardziej, coraz bardziej czułe badanie tych zjawisk na poziomie błony komórkowej, czyli tej wymiany właśnie prądowej. Ponieważ EKG de facto jest bardzo czułym galwanometrem o bardzo dużej rozdzielczości czasowej. Zaraz pokażę, jak działa galwanometr. Natomiast zobaczcie, że tutaj pierwszy elektrokardiogram z zastosowaniem galwanometru Lippmanna był w 1887 roku, 17 lat po powstaniu tego dosyć czułego galwanometru. Galwan nie skonstruował tak czułego galwanometru, niestety. Natomiast Eindhoven, on udoskonalił galwanometr, stworzył galwanometr strunowy, który był wykorzystywany przez bardzo długi czas. My teraz korzystamy już z urządzeń cyfrowych, które są bardzo czułe, natomiast to jest już taki zapis pełni analogowy. No i to doprowadziło go do Nobla w 1924 roku, czyli zobaczcie, że 150 lat mniej więcej zajęło takie wprowadzenie EKG do kliniki. Ponieważ tak, początek XIX wieku to jest wprowadzenie EKG do kliniki. No ale dobrze, o tym galwanometrze. To będzie nam potrzebne do wyobrażenia sobie, jak tak naprawdę to EKG działa. Ponieważ jak potraktujemy sobie takiego człowieczka jako układ, taki obwód elektryczny i z niego to serce, i w nim ten prąd krąży. I jak my go wyprowadzimy kabelkami i przepniemy go sobie do tego galwanometru, to on tam coś zacznie wskazywać. Ponieważ galwanometr działa jak bardzo taki, jak kompas, którego igła znajduje się pomiędzy tymi właśnie przewodami nawiniętymi na takie różne materiały oporowe i tam się wytwarza pole elektromagnetyczne. I w zależności od tego, jak duże jest to pole, igła może się odchylić w jedną bądź w drugą stronę. Tak, i właśnie jak przypniemy takie przypniemy przewody do człowieka, zamykamy ten obwód i możemy sprawdzać, jak bardzo się odchyla ta igła. I to jest bardzo prosty galwanometr, który właśnie skonstruował Galvani i on nie był bardzo czuły. On był właśnie miał bardzo słabą rozdzielczość i nie mógł niestety rejestrować tych zmian, które są bardzo takimi drobnymi prądami na powierzchni naszej skóry, która też de facto ma bardzo duży opór, ale o tym za chwileczkę. I z przełącą przyszedł właśnie Lippmann ze swoim galwanometrem strunowym i Augustus Wöhler, który skonstruował właśnie pierwszy elektrokardiogram. Skonstruował pierwszy elektrokardiograf i elektrokardiogram nagrał. Właśnie za pomocą tego galwanometru cieczowego, galwanometru kapilarnego Lippmanna. I teraz, żeby wam pokazać, to... A właśnie, może do was pytanie. Co jest na tym przezroczu EKG? Która linia? Najwyżej, najniżej, po środku? Słucham? Po środku. Też się da na to nabrać. Ta linia na samym dole. To jest zapis z tętna. To jest tętno pacjenta, które mierzymy na tętnicy tutaj i ono po prostu było zapisywane za pomocą wariografu, natomiast EKG jest tutaj i też jakby dosyć niedawno to odkryłem. I zaraz wam to będzie na następnym to będzie przy Eindhovenie, za chwileczkę o tym powiem, jak to wygląda. Ponieważ tutaj to jest właśnie ten galwanometr kapilarny. I w nim były dwie ciecze, które się po prostu poruszały w zależności od tego, jak prąd przepływał przez ten galwanometr. I Lippmann skonstruował się takie urządzenie, które miało ten galwanometr, tą cienką kapilarkę w sobie i ono się po prostu przesuwało. I tu było źródło światła, a to jest płytka światłoczuła, która była naświetlana i w zależności od tego, czy tam była właśnie ciecz, która była przezierna dla światła, czy nieprzezierna, on mógł rejestrować zmiany, ruch tej cieczy w czasie. Jak już wspominałem, był to bardzo słabo rozdzielczy czasowo EKG, które nie dawało nam tak naprawdę takiej w pełni klinicznego zastosowania. Z ciekawostek, pierwsze EKG nagrał na swoim piesku, to jest dokładnie ten sam piesek, który jest tutaj. On jest często przestawiany ze swoim pieskiem.
A do skonstruowania tego EKG wykorzystał zabawkowy pociąg swojego syna, który tu jest, tu ma szyny i tu jest zaznaczony ten pociąg. I on po prostu się poruszał i nagrywał to EKG. Także widać, że laboratorium domowe. No i z pomocą przychodzi William Eindhoven, który tak naprawdę jest... On zrewolucjonizował EKG i wprowadził je do kliniki, ponieważ on konstruując ten galwanometr strunowy, o którym już mówiłem, sprawił, że jest bardzo duża rozdzielczość czasowa i bardzo delikatne zmiany można rejestrować za pomocą tego EKG. Na górze macie właśnie ten elektrokardiogram Wallera z galwanometru kapilarnego, a tutaj już galwanometr strunowy. Tu jest jeszcze taki galwanometr kapilarny, który skonstruował Eindhoven. On miał lepszą rozdzielczość czasową, ale zrezygnował z tego pomysłu i został przy strunowym. Też go ulepszał oczywiście, żeby było coraz lepiej. I to już jest elektrokardiogram, który znamy z naszych czasów, nagrany na papierze milimetrowym. I tutaj jest jeszcze oczywiście z artefaktami, podejrzewam z sieci, ale już można coś odczytać z niego klinicznie, między innymi tętno na przykład, albo czy wypada jakieś pobudzenie. Czyli możemy diagnozować arytmię, możemy diagnozować uniesienie, obniżenie ST, czyli zawały serca. I Eindhoven tak naprawdę wprowadził EKG do kliniki. Skonstruował pierwsze urządzenie, które wyglądało tak, i to jest urządzenie skonstruowane dla szpitala, czyli pacjent, któremu coś dolegało, musiał wsadzić kończyny do takich bań, do takich bali wypełnionych roztworem elektrolitu i podłączyć do takiego EKG. No i tutaj właśnie widać zapisy. To jest właśnie chyba nawet sam Eindhoven. Tutaj Eindhoven jest przy tym swoim aparacie. Eindhoven też zrobił jeszcze jedną ważną rzecz, ponieważ on był pionierem w telemedycynie, ponieważ zauważył, że nie musi być laboratorium EKG połączone de facto ze szpitalem, tylko można poprowadzić bardzo długi kabel i laboratorium może być w jednym mieście, a szpital może być w drugim mieście i zrobił to. Można było dzięki temu nagrywać na odległość EKG od pacjenta, który był w szpitalu przyłóżkowo, a nie musiał przychodzić do laboratorium EKG i to było naprawdę, jak ja to przeczytałem, to jak to jest początek XIX wieku, to naprawdę ogromny komfort dla pacjenta. No i te wszystkie rewolucje, które poczynił Eindhoven i Waller, doprowadziły Eindhovena do Nobla w 1924 roku z fizjologii i medycyny. Tylko teraz pytanie, dlaczego nie doprowadził Wallera, skoro on nagrał pierwszy elektrokardiogram na świecie w dziejach ludzkości? Ano dlatego, że zmarł 2 lata wcześniej. W 1922 roku niestety Waller zmarł i nie dostał tej Nagrody Nobla. Szkoda, ponieważ powinien być równie dobrze znany jak Eindhoven, moim zdaniem. To jest też rok noblowski dla naszego laureata z literatury, Władysława Stanisława Reymonta. Dobra. Po Eindhovenie, oprócz Nagrody Nobla, oprócz tego EKG, zostały nam jeszcze eponimy, których w medycynie jest bardzo dużo i jednym z nich jest trójkąt Eindhovena. I są to trzy elektrody, które Eindhoven wprowadził. Są to trzy takie elektrody, do których rozwoju doprowadził właśnie Eindhoven. One później zostały rozszerzone o elektrody, które skonstruował Goldberg, ale to w latach dopiero w latach 40, czy w latach 40. XX wieku. Dlatego tym się nie sugerujcie, to jest ten prawidłowy trójkąt Eindhovena. I to polega na tym, że my przykładamy różne elektrody do tych samych punktów, gdzie ja tutaj na początku, na tym wykładzie, przykładałem te elektrody, czyli to jest prawa ręka, lewa ręka oraz lewa stopa. Tutaj jest jeszcze czwarta elektroda, ale ona jest nie jest konieczna do wykonania EKG. Ona po prostu sprawia, że to EKG jest ładniejsze troszeczkę. No i Eindhoven stosował się takie elektrody dwubiegunowe, które jakby to powiedzieć,
zbierają te informacje o tych prądach w sercu z innego troszeczkę, z innego miejsca niż te elektrody kończynowe. Ale to do tego też dojdę. Także zapamiętajcie ten trójkąt Eindhovena, który został tak naprawdę pierwszym ujednoliconym zapisem EKG w historii. Dobra, teraz przechodzimy do tej części elektrofizjologicznej, czyli dlaczego powstają w ogóle prądy w sercu, jak to się dzieje, że powstają i tak de facto czym jest to EKG, w sensie jak my to powinniśmy czytać. I zacznijmy sobie od takiego bardzo prostego rozłożenia słowa elektrokardiografia. Jest to zapis tego przewodnictwa elektrycznego, które znajduje się w sercu. Tutaj może Was zaskoczyć, elektron z greki oznacza bursztyn. I to jest bardzo dobra analogia do tego, co się dzieje w sercu, właściwie w komórkach mięśnia sercowego. Ponieważ tak samo jak bursztyn potarty o wełno, jakiś kawałek jakiejś szmatki, będzie rozdzielał te ładunki w sobie, dzięki czemu będzie w stanie być naładowany elektrostatycznie i de facto przyciągać jakieś mniejsze cząsteczki, na przykład kurz czy drobno pocięty papier, tak samo w sercu dochodzi do rozdzielenia ładunków. Zjawisko elektrostatyczności też wykorzystujemy właśnie, jak widzicie, w takich ściereczkach wyciągających kurz, ale no to będzie, to zapamiętajcie tą analogię rozdzielania ładunków do rozważań takich tych elektrofizjologicznych, do których zaraz dojdziemy. Dobrze. I tutaj jeszcze Wam chciałem przedstawić, ponieważ serce jako taką pompę, która tę krew cały czas nieustannie pompuje w ludzkim ciele, możemy przedstawić, możemy jakby podzielić na dwa rodzaje komórek, które są w tym sercu. Jednym z nich są komórki mięśniowe, one są czysto robocze, one odpowiadają za to, że serce się kurczy, a drugim z nich są komórki układu bodźcu przewodzącego. Albo układu Hiskurkinie, również możecie się z tym spotkać. A to dlaczego, to za chwileczkę. I to jest tak naprawdę ta struktura odpowiada za cały automatyzm pracy serca. To są zmodyfikowane komórki mięśniowe, które tu możecie zobaczyć na takim skrawku histologicznym, ale dzięki nim są takie kabelki, które przenoszą pobudzenie z odpowiednich rozruszników w sercu do takich jednostek wykonawczych, które mają się kurczyć. Nadrzędną strukturą są też ułożone hierarchicznie, bo tu mam węzeł zatokowo-przedsionkowy, węzeł przedsionkowo-komorowy, pęczek Hitza i włókna Purkiniego, których tutaj nie zaznaczyłem. To są oczywiście też ładnie eponimami nazwane od krywców, którzy je nazwali i opisali. To, co chciałbym, żebyście zapamiętali z tego układu, to, że on jest ciągły, to znaczy na przykład możemy go przeciąć w którymś miejscu i wtedy dochodzi do zmian oczywiście w częstości kurczenia się serca. I chciałbym, żebyście zapamiętali, że one są nadrzędne ze sobą. Czyli ten generuje najwyższe pobudzenia, znaczy najczęstsze pobudzenia i te każde kolejne troszeczkę rzadziej. Dlatego jakbyśmy uszkodzili ten węzeł, to serce będzie się kurczyć, ale wolniej. A, jeszcze jedna ważna rzecz o tych komórkach mięśnia sercowego. Jakby ja wspomniałem, że one są robocze, natomiast przez nie też przechodzi ten prąd elektryczny. I on jest właśnie możliwy za pomocą takich wstawek, które są swoiste dla mięśnia sercowego. Ponieważ mięsień sercowy jest mięśniem, jak każdy inny mięsień w naszym ciele, ale troszeczkę innym. Porównałem jeszcze, to może się gdzieś przydać, właśnie różnicę między włóknem szkieletowym, mięśniem szkieletowym, a sercowym. Jak możecie zauważyć, oba są syncytiami, w sensie są wielojądrowe. Oba mają poprzeczne prążkowania, tylko są inaczej ułożone. Te są ułożone równolegle do siebie. Te natomiast są w formie takiej, z łaciny mi przychodzi taka nazwa trabekula, czyli taka sieć. I to wynika z tego, że te po prostu mają przyczepy do ścięgien, ścięgnami się przyczepiają do kości i one tak naprawdę muszą przywodzić albo odwodzić nasze kończyny, natomiast te nie mają takiego przyczepu. Mięsień sercowy nie ma żadnego przyczepu w swoim obrębie, dlatego on musi się
jakbyśmy rozwinęli serce, to ono jest jak taka wstęga, taki rulon, który się sam zwija. I przez to może wykonywać tą pracę taką właściwie, wiecie, taką kurczącą, taką pompującą. I tutaj też są bardzo ważne te wstawki, które właśnie będą nam przenosić ten prąd elektryczny. Dobra, to jeszcze przed tym, jak przejdę, kilka takich uwag elektrofizjologicznych. Przede wszystkim błona będzie spolaryzowana. Tak jak w tym bursztynie, pamiętacie ten rozdział ładunków przez pocieranie tego bursztynu tą szmatką, tak samo tutaj będą różnice w składzie jonowym na zewnątrz i wewnątrz błony komórkowej. Dzięki temu, jakbyśmy przyłożyli sobie dwie elektrody, to możemy zaobserwować istotną różnicę pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem błony. I teraz wnętrze błony jest ujemne, a przestrzeń pozakomórkowa jest dodatnia. Zawsze mi się to myliło. Pamiętam, jak byłem w liceum, to nikt nie wiedziałem, gdzie jest ujemna, gdzie jest dodatnia. Zapamiętałem to w ten sposób, że wewnątrz komórki jest dużo białek, które mają ujemne reszty aminokwasowe i tam po prostu one zawsze będą ujemne. A więc skoro są ujemnie jest wewnątrz komórki, to na zewnątrz musi być dodatnio. I jeszcze parę takich haseł, czyli depolaryzacja, repolaryzacja i bodziec progowy. Tam jest jeszcze bodziec podprogowy. Depolaryzacja to jest taka fala ładunków dodatnich, czyli błona staje się coraz bardziej dodatnia. A repolaryzacja to jest, kiedy mamy właśnie po depolaryzacji, mamy powrót do tej początkowej polaryzacji, czyli do tego rozdziału ładunkowego. I to możemy zaobserwować na tym przezroczu. Tak wygląda właśnie komórka. Tu jest przestrzeń pozakomórkowa, która jest, i tu błona komórkowa, która jest taką izolacją elektryczną. Przez nią nic nie mogą tak swobodnie te jony przepływać tak w dużym prądzie. Dzięki tym kanałom one mogą się swobodnie wymieniać, mogą przepływać na zewnątrz i do wewnątrz. Komórki, powodując właśnie przepływ tego prądu jonowego, czyli dobra, to na następnym slajdzie. A, jeszcze dwie ważne rzeczy. Komórka rozrusznikowa i komórka mięśniowa. Tu pamiętacie, że na tych dwóch rodzajach komórek w sercu były ten układ bodźcoprzewodzący i układ mięśniowy. Komórki rozrusznikowe różnią się elektrofizjologicznie od komórek mięśniowych. I komórka rozrusznikowa jest taką, wiecie, taką baterią, która nadaje rytm wszystkim komórkom mięśniowym. Komórki mięśniowe nie mogą się same pobudzać, a komórki rozrusznikowe same się pobudzają, ponieważ serce jest organem, który jest niezależny od naszej woli. My kurczymy serce właściwie bez myślenia o tym, ponieważ on ma swój własny automatyzm. Dobra, a to jest za chwileczkę. To przejdziemy. Dobra, tu omawiałem wam te różnice pomiędzy zewnętrzem błony komórkowym i środowiskiem wewnętrznym błony komórkowej. Pamiętacie, przestrzeń zewnątrzkomórkowa jest dodatnia, przestrzeń wewnątrzkomórkowa jest ujemna. I my możemy tym manipulować za pomocą różnych kanałów jonowych, które mają różną przepuszczalność dla jonów. Możemy manipulować właśnie tymi prądami, które dopływają. I teraz elektrofizjologowie stworzyli takie piękne dwa rysunki. Najpierw się skupimy na komórce rozrusznikowej, czyli na takiej, która nadaje ten cały czas ten rytm skurczowy. Ona musi się sama pobudzać, sama, ona nie może, jakby ona się sama pobudza cały czas. Utrzymywany jest w takim stanie spoczynkowym, utrzymywana jest cały czas różnica między zewnętrzem a wewnętrzem błony komórkowej, różnica jonowa. I w komórce rozrusznikowej są takie specjalne kanały, fany, które przenoszą ten prąd sodowy i one są cały czas otwarte. Dzięki temu sód może cały czas wpływać do komórki i depolaryzować ją, czyli z ujemnego potencjału tej błony on się robi coraz bardziej dodatni. I w pewnym momencie otwierają się kanały wapniowe, które są bramkowane napięciem, czyli one otwierają się dopiero wtedy, kiedy błona ma jakiś taki odpowiedni potencjał, około tam minus 30 mEV. Kiedy one się otworzą, wpływa wapń.
Jak tu widzicie, tu jest jeden plusik, tu są dwa plusiki, czyli dwa razy więcej ładunków dodatnich nam wpływa do komórki. Błona się depolaryzuje, zbliża się w kierunku dodatnim i osiąga wartości dodatnie. I to jest znak do otwarcia potencjału zależnych kanałów potasowych. Potasu jest więcej wewnątrz komórki niż na zewnątrz, dlatego on spontanicznie wypływa, ponieważ jakby jest go mało na zewnątrz. I przez to powoduje obniżenie potencjału błony do około minus 60. I jest jeszcze bardzo ważna struktura, o której nie powiedziałem. Jest to pompa sodowo-potasowa zależna od ATP. I ona czuwa tak naprawdę nad tym, żeby był utrzymywany ta różnica stężenia sodu i potasu. Sód jest więcej, sodu jest na zewnątrz komórki, potasu więcej jest wewnątrz komórki. Ona to cały czas utrzymuje. Ona wypompowuje wbrew gradientowi stężeń za pomocą ATP, znaczy przy pomocy rozpadu ATP, przy pomocy tej energii z rozpadu ATP, wypompowuje cały czas ten sód. To jest ogromna praca. I tu wam jeszcze wstawiłem to zdjęcie tego kwiatka, czyli naparstnicy purpurowej, w której jest digoksyna. Ponieważ digoksyna będzie hamować tę pompę, przez co w dużej dawce jest trująca, ponieważ doprowadza do tego, że serce nie może się kurczyć i człowiek umiera, ale w małej dawce jest lekiem. Tutaj przypominają mi się słowa Paracelsusa, dosis facit venenum, czyli dawka, czyli trucizna. I tak naprawdę każdy lek może być trucizną w odpowiedniej, właściwie wszystko może być trucizną w odpowiedniej dawce. I teraz jak mamy więcej sodu w komórce, ponieważ pompa nie jest go w stanie wypompować po tej fazie depolaryzacji, to zauważycie, że skoro tu jest więcej sodu, to błona jest, znaczy ten potencjał błonowy jest przesunięty w stronę wartości dodatnich, więc łatwiej go z powrotem zdepolaryzować, łatwiej jest skurczyć taki mięsień. To były komórki rozrusznikowe, które same muszą siebie pobudzać, dlatego mają te stale otwarte kanały FANI. Natomiast komórki mięśniowe mają tylko kanały napięciozależne. One są zależne od prądu, który przepływa z komórki rozrusznikowej. No i tutaj mamy takie bardzo podobne. Tutaj się pomyliłem, to nie jest Na+, tylko K+, powinno być, bo to jest szybki kanał potasowy. To, co jest charakterystyczne dla komórek mięśnia sercowego, to jest dosyć niski potencjał. On jest około tam minus 90 mEV. I też taka faza, mówimy na to plateau, ona będzie nam potrzebna do zrozumienia, dlaczego w sercu nie ma takich arytmii, że serce się jakby, część serca już się pobudziła, a część jeszcze nie jest pobudzona i one się nawzajem nie pobudzają między sobą. Nie dochodzi do takiej kłótni między mięśniami, między pobudzeniem mięśni. Ona nam wydłuża ten okres, kiedy mięsień jest depolaryzowany i nie może się skurczyć. Te są kanały, jak już wspominałem, bramkowane napięciem, czyli są zależne od kanałów, od tych komórek rozrusznikowych. I tu jest podobnie. Najpierw mamy szybki prąd sodowy, który jest takim, wiecie, takim bodźcem do depolaryzacji. Jak kanały sodowe się otworzą, to mówimy na to w elektrofizjologii, the winner takes it all, czyli wszystkie się otwierają i wpuszcza, otwierają się też kanały wapniowe i wspomagają tę depolaryzację. Natomiast później, kiedy on już się tak stopniowo będzie obniżać ten potencjał, otwierają się kanały potasowe, potas wypływa na zewnątrz i mamy obniżenie drastyczne potencjału i z powrotem do fazy spoczynkowej, który utrzymuje już potem pompa sodowo-potasowa. Dobrze, to było bardzo trudne, ale to wszystko, to całe przygotowanie było do tego, żebyśmy przygotowali się do tego slajdu, ponieważ ten slajd jest tak naprawdę takim clue, jak czytać EKG. Te niebieskie obiektywy potraktujcie jako obiektywy, jako takie kamery, które patrzą na, tylko one nie obserwują świata rzeczywistego, tylko one obserwują ruch elektronów, ruch tych jonów, które są wewnątrz komórki. I tak naprawdę elektrody do EKG to są takie kamery, które nagrywają to, co się dzieje wewnątrz włókna, wewnątrz mięśnia sercowego. Tu mamy pojedyncze izolowane włókno mięśniowe z tą wstawką, gdzie przepływa ten ładunek. I teraz tak, tutaj zaczęła się kiedyś depolaryzacja.
czyli tu były ładunki dodatnie i one przechodziły takim prądem do tego momentu, czyli do końca tego włókna. Skoro one się oddalały od tej elektrody, to elektroda zaczęła ją rysować jako wychylenie ujemne. Natomiast ta elektroda, do której przychodziły te ładunki dodatnie, rejestrowała je jako wychylenie w górę. I teraz elektroda, która patrzyła od góry na to wszystko, najpierw zaobserwowała wychylenie w górę, czyli ten ruch tego prądu dodatniego, a potem wychylenie w dół, jako właśnie tą repolaryzację komórek, czyli aktywność kanałów potasowych. I teraz mając to w pamięci, chwyćcie to jeszcze troszeczkę w pamięci. Jeszcze nie wspomniałem, że to jest tak zwany wektor, czyli to jest, tu będą ładunki ujemne, tu będą ładunki dodatnie i to nam określa w elektrofizjologii falę tej depolaryzacji. I w sercu mamy dużo różnych wektorów jednoczasowo, które się wzajemnie równoważą, one mają przeciwstawne zwroty i kierunki. I jak je uśrednimy, to wychodzi nam mniej więcej taki główny wektor depolaryzacji. I teraz elektrody w EKG, jak już wspominałem, te trzy, jedynka, dwójka i trójka, te od Eindhovena, te oryginalne, patrzą nam na serce pod różnymi kątami. I kardiolodzy umieścili serce na takiej właśnie frontalnej płaszczyźnie, ono jest mniej więcej tak tutaj mniej więcej umieszczone, na takiej tarczy, która ma 360 stopni, znaczy jest podzielona na dwie takie połówki, które mają po 180 stopni. I te elektrody patrzą po prostu pod różnymi kątami na serce. 0 stopni na jedynce, około 60 na dwójce i 120 na trójce. To nie jest to zaznaczone. No plus jeszcze elektrody kończynowe, o których na razie nie wspominam. Albo dobra, też o nich wspomnę. One zostały później dodane, jak już wspominałem. Natomiast, no i one patrzą właśnie pod tymi kątami. One patrzą dosłownie z kończyn. Także zobaczcie, że my nie widzimy jednoczasowo całego tego serca i stąd tak naprawdę w EKG potrzebujemy też oprócz tych standardowych 6 odprowadzeń, które dzisiaj zrobiliśmy, mamy jeszcze odprowadzenia dodatkowe. Jest cały tak naprawdę panel elektrod, który się przyczepia na klatkę piersiową od przodu, od tyłu i one są w stanie rejestrować te zmiany w przepływającym prądzie właściwie w całym sercu. I przez to też, no, jeżeli zrobimy tylko takie 6 odprowadzeń, to nie jesteśmy w stanie niektórych patologii wyłapać. Także, ale większość jesteśmy jednak w stanie. Dobrze. I to też służyło temu, żebyście zobaczyli, że to, co my rejestrujemy na pojedynczym włóknie, czyli wychylenie w dół, w górę i taka fala, jesteśmy też w stanie rejestrować na całym mięśniu sercowym. I tu jest zapis akurat z mojej kolekcji EKG. Jakiś pacjent z zawałem był, który miał bardzo ładnie to przedstawione. W awierze, czyli w tej elektrodzie, którą szczepiam na prawą kończynę, widzicie, tu jest wektor się oddala, rysuje się QRS ujemny. W awielu, który patrzy od boku na to, najpierw mamy falę do góry, później w dół. I w awiefie, który patrzy od, tak jakby dosłownie się zbliża do niego ten front depolaryzacji, rysuje się do góry. I to jest właśnie, to jest takie coś, co pozwala nam wstąpić w ten świat EKG i zacząć rozumieć, jak to się dzieje. I dzięki temu jesteśmy w stanie czytać te zapisy, a nie tylko zgadywać, co do nich jest. Do pełnego zrozumienia EKG będziemy potrzebowali też niestety cyklu pracy serca, czyli to, jak byśmy wyjęli z kogoś serce, jak poszczególnie się kurczą jego części i wtedy sobie to nałożymy na obraz EKG. Czyli zaczynamy od tego, że po skurczu rozluźniają się przedsionki. Może też opowiem troszkę o tym, o anatomii serca, bo o tym nie opowiadałem. Serce składa się z... Serce ludzkie jest dwujamowe, czyli składa się z prawego serca i z lewego serca. Mamy dwa przedsionki, prawy i lewy, i dwie komory, też prawą i lewą. I teraz pamiętacie, skąd napływa krew do prawego serca?
do prawego przedsionka, skąd? Czy to jest krew, właśnie, czy tam wchodzą żyły czy tętnice do przedsionków? Żyły, bardzo dobrze. W żyłach płynie krew utlenowana czy odtlenowana? Jak, jeszcze raz? Odtlenowana, bardzo dobrze. I akurat do prawego przedsionka wpływa krew z krążenia dużego, czyli z żyły głównej, górnej, z całego ciała. Potem ona przypływa do prawej, do prawej komory i jest przepompowywana do pnia płucnego, do tętnic płucnych. I potem jest utlenowanie w płucach tej krwi. Wraca z krwi, wraca z płuc żyłami płucnymi do lewego przedsionka i to jest wyjątek, kiedy krew utlenowana płynie w żyłach, właśnie z żył płucnych do lewego przedsionka. Z lewego przedsionka wpływa do lewej komory i potem w aorcie, znaczy do aorty do krążenia dużego, żeby dostarczyć tlen do tkanek, do różnych tkanek organizmu. I mniej więcej tak wygląda właśnie cykl pracy serca. I o tym musimy pamiętać, że zaczynamy od rozluźnienia przedsionków, później skurcz przedsionków, rozluźnienie komór, skurcz komór i wypchnięcie tej krwi na obwód. I to wszystko ma odzwierciedlenie właśnie w elektrofizjologii, które widzimy tutaj. Najpierw mamy załamek P. One są nazwane właśnie tak alfabetycznie, PQRST, i to też zawdzięczamy Eindhovenowi, ponieważ stwierdził, że skoro w galwanometrze kapilarnym było ABCD, to tutaj damy kolejny jakiś ciąg liter PQRST. I zaczynamy od właśnie od tego załamka P. I załamek P odpowiada depolaryzacji przedsionków, czyli depolaryzacja zaczyna się w przedsionkach i to jest akurat zapis chyba z drugiej elektrody albo z AVF-u, natomiast w AVR-ze będzie on odwrócony, ten przedsionek P, ponieważ AVR patrzy nam z tej strony i depolaryzację przedsionków zaobserwuje jako wychylenie ujemne. Potem mamy odcinek PQ, bardzo ważny przy diagnozowaniu arytmii swoim drogą, przechodzenie właśnie impulsu z tego węzła do tego. I ta droga jest bardzo trudna i bardzo dużo impulsów się gubi podczas tej drogi i to prowadzi do arytmii. Zwłaszcza kiedy serce jest trochę starsze i może dojść do jakichś zwłóknień, wtedy te pobudzenia będą się zapętlać i będą takie powstawać takie miejsca wędrowania rozrusznika, czyli ten rozrusznik będzie w wielu różnych miejscach i on może niestety dawać bardzo poważne arytmie, najpierw przedsionkowe, a później niestety komorowe. Dobra. I potem mamy kompleks QRS. I kompleks QRS odpowiada depolaryzacji komór, czyli ten prąd przepływa nam z przedsionków do komór i pobudza je do skurczu. I później jeszcze mamy właśnie odcinek ST, kiedy komory są skurczone i to jest też bardzo ważny odcinek przy diagnozowaniu zawału z kolei. Ten jest przy arytmiach, ten jest przy zawale. Łatwo zapamiętam. No i później jeszcze fala T, która odpowiada repolaryzacji komór, czyli komory wracają do tego stanu, że mogą być pobudzone. Dobra. I tu jeszcze będę piał nad tym, jak to jest dobrze skonstruowane ze strony natury. Takie dwa pojęcia, które możecie się spotkać. Refrakcja bezwzględna i refrakcja względna. Pamiętam, że miałem coś takiego w liceum, dlatego o tym mówię. To jest taki czas podczas pobudzenia komórki, kiedy komórka jest niepobudliwa na jakiś bodziec. Czyli podczas refrakcji bezwzględnej, obojętnie jak duży byłby bodziec do skurczu, jak komórka rozrusznikowa by szalała, mięsień się nie może skurczyć, nie może po prostu wywołać tej depolaryzacji i skurczyć się. Natomiast w momencie, kiedy wchodzimy w okres refrakcji względnej, to gdyby ten bodziec był bardzo silny, to wtedy ta komórka może z powrotem wejść w depolaryzację i się skurczyć. I zobaczcie, że ten czas pojedynczej komórki mięśniowej,
tej depolaryzacji komórki mięśniowej jest bardzo podobny do czasu całego skurczu komór. Czyli my nie możemy, nawet jeżeli byśmy przyłożyli jakieś pobudzenie, jakbyśmy przyłożyli jakieś pobudzenie do włókna mięśniowego, podczas gdy ono jest skurczone, to ono nie może się rozkurczyć i skurczyć. Mamy taki mechanizm, który nas chroni przed arytmiami. I tu te dwa pojęcia, o których wspominałem. Dobra, to przechodzimy teraz gładko do patologii i o tym nieszczęsnym zawale, o którym zacząłem mówić na początku. Możecie się spotkać na przykład jak zobaczycie, nie wiem, czyjeś przyjęcie do szpitala, takie pojęcie jak STEMI bądź NSTEMI. I to są dwa zawały serca, które de facto są tym samym, ale je różnie nazywamy, ponieważ w EKG się inaczej objawiają. Jednym z takich przesłanek do szybkiej interwencji wieńcowej, do szybkiego leczenia jest właśnie zawał STEMI, czyli ST elevation, ST segment elevation, czyli uniesienie odcinka ST, o którym już mówiłem, że to jest ten moment, kiedy następuje depolaryzacja komór, kiedy komory są zdepolaryzowane. Jeszcze mamy NSTEMI, czyli obniżenie, ale to są takie bardziej, w sensie ono po prostu wygląda bardzo podobnie, tylko że linia jest tutaj, a nie tutaj. I przez to postępowanie jest bardzo podobne, tylko że po prostu elektroda patrzy od innej strony. Więc jeżeli będziemy mieli zawał lewokomorowy, to te elektrody, nie wiem, typu pierwsza, druga, zaobserwują to jako uniesienie, natomiast jakbyśmy przyczepili elektrody od drugiej strony, to one będą jako obniżenie rejestrowały. To jest właśnie to, że czytamy EKG. Dobra. A, i to się jeszcze nazywa fala Pardego, tak ogólnie. I ona wygląda w ten sposób, to jest też dosyć ważne, że ona nam będzie rosnąć ku załamkowi T, a nie na odwrót, nie, ona nam nie będzie spadać do załamka T, bo to się często zdarza w pomylenie tych dwóch rzeczy i ktoś na przykład rozpoznaje coś, co jest zawałem, a de facto nie jest. No i tutaj zagadka dla Was, w których, czy widzicie, w których odprowadzeniach jest zawał? W których tych elektrodach będzie zawał? Możecie mówić nazwy. Tak? Słucham? W drugim będzie, dobra. Nie tylko w jednym. W trzecim, super. W czwartym będzie. I słyszałem, że w pierwszym. I bardzo dobrze Wam poszło. Tutaj jest zawał i to jest zawał przedniokomorowy, przedniej ściany to jest, bo to są elektrody akurat, ja Wam je pokażę, tylko że ja ich nie używałem dzisiaj, bo to by trzeba było się rozebrać niestety do nich. To są takie elektrody, je się przypina mniej więcej tutaj, dookoła serca i one patrzą na serce nie w takiej pozycji frontalnej, jak te elektrody kończynowe, ale w takiej, jakbyśmy przecięli serce w prostopadle. I one po prostu bardzo ładnie nam łapią te sygnały z tej horyzontalnej części serca. I to jest właśnie zawał przedniej ściany. Notabene powiem, że ten pacjent już przeżył jeden zawał, bo mamy bardzo, w odprowadzeniu czwartym, jest bardzo ładnie widoczny załamek Q, który świadczy o tym, w sensie jak jest powiększony, świadczy o tym, że pacjent już jest po jednym zawale, w sensie już ta ściana jest przebudowana martwiczo niestety. Dobra, i jeszcze o tych, to już zawał mamy za sobą, już umiemy go rozpoznawać, natomiast jeszcze o tych arytmiach chciałem Wam powiedzieć, ponieważ arytmie są przyczyną, dlaczego automatyczny defibrylator zewnętrzny, tak zwany AED, jest dostępny w wielu miejscach użyteczności publicznej. Ponieważ arytmie są ciężko wykrywalne tak na co dzień, one mogą nie dawać objawów, wyjdą w EKG, a niestety mogą spowodować taką nagłą śmierć, nagłe zatrzymanie krążenia. I po to właśnie szybki dostęp do AED jest ratujący życie. I arytmie powstają właśnie w chorobach tego układu bodźcoprzewodzącego, który przedstawialiśmy.
i możemy je podzielić na takie dwa podstawowe typy. To są preekscytacje, czyli powstawanie dodatkowych pobudzeń tam, gdzie ich nie powinno być, czyli poza układem bodźcowo-przewodzącym. I one mogą być na przykład zlokalizowane w przedsionkach, one się tam lubią lokalizować i jest taka bardzo częsta patologia, czyli migotanie przedsionków. I mogą się niestety też lokalizować w komorach i wtedy możemy mówić o migotaniu komór, które jest niestety, jego powikłaniem jest zatrzymanie krążenia. I dlaczego migotanie? Ponieważ jakbyśmy otworzyli takie serce i ono by akurat było w epizodzie migotania, to ono po prostu się nie kurczy. Ono chce się bardzo skurczyć, ale nie może i przez to tak ładnie odblaskuje na jego powierzchni i to przypomina właśnie taką cyrkonię. Drugą taką poważną patologią są bloki. I bloki to są po prostu takie patologie, które uniemożliwiają przebudzenie z poszczególnych pięter tego układu. Jak już wspominałem, on jest hierarchiczny, czyli na przykład dojdzie do bradykardii albo głównie dochodzi do bradykardii i muszą się aktywować te niższe piętra tego pobudzenia serca. No jak znacie już mój sentyment do bardzo starych prac naukowych, to przeczytałem taką bardzo fajną pracę o arytmiach od starożytnej Grecji do połowy XX wieku. I co ciekawe, William Harvey, który jest pionierem kardiologii i w ogóle opisu anatomii serca, już zaobserwował arytmię. Musiał chyba kogoś rozciąć i dosłownie patrzył na to serce, jak ono, co się z nim dzieje. Ponieważ kiedy serce stopniowo umiera, można zaobserwować słabe pojedyncze uderzenia na 2 do 3 skurczów przedsionku, czyli komory kurczą się, ale są 2-3 skurcze przedsionków i dopiero skurcz komór. I to wynika właśnie z tego bloku, że pobudzenie z przedsionków nie może dojść do pobudzenia komór. No i tak jak już wspominałem, tu jest zapis elektrokardiograficzny migotania przedsionków. Zobaczcie, że nie ma żadnego załamka P. Załamek P symbolizował depolaryzację przedsionków. Natomiast tutaj mamy taki chaos. Widać bardzo ładne QRS-y, bo te pobudzenia są dalej przesyłane, ale nie ma jednego tego rozrusznika, tylko jest wiele różnych rozruszników, które tutaj zaakcentowałem tymi złotymi gwiazdkami. A tutaj mamy chaos w sercu, czyli migotanie komór, które jest stanem zagrożenia życia i wymaga natychmiastowej defibrylacji. Defibrylacja to polega na tym, że migotanie po angielsku to jest fibrillation. Stąd defibrylacja to jest demigotanie, można powiedzieć, odwrócenie migotania. Polega na tym, że przykładamy po prostu bardzo duże napięcia do serca i te jony nam będą wypływać na zewnątrz komórki i dojdzie do tego, że one się zaczną układać właściwie wzdłuż membrany odpowiednio i będzie możliwy powrót do tego normalnej czynności skurczowej. No i tu jeszcze są te bloki, takie typowe bloki, do których diagnostyki EKG jest niezbędne, bo to się zakłada taki holter. Holter to też był lekarz, który założył EKG, który się zakłada na 24 godziny. I można sprawdzić, czy właśnie dochodzi do tak jak w bloku pierwszego stopnia, do tylko takiego wydłużania się odstępu PQ, który mówiłem, że jest istotny w diagnostyce arytmii, czyli w tym momencie, kiedy impuls przechodzi z przedsionków do komór. Może być drugiego stopnia, kiedy ten impuls jest blokowany w pewnym momencie i tylko część impulsów jest przekazywanych do komór. Albo może być trzeciego stopnia, co zaraz pokażę, kiedy komory swoje, a przegrody swoje. I często widzimy takie bardzo brzydkie zdjęcie, tak jak na tym, czyli te zespoły QRS są bardzo poszerzone. I tutaj wam chciałem pokazać, bo to jest EKG z mojej kolekcji, pacjenta, który zmarł zaraz po tym, jak zrobiliśmy to EKG, ponieważ to jest pacjent w zawale przedniej ściany, któremu ta martwica objęła również ten układ bodźcoprzewodzący. Przez to doszło do bloku przedsionkowo-komorowego i trzeciego stopnia, czyli całkowitego. I przedsionki swoje, tak jak tutaj macie te załamki P, one sobie grają swoje, natomiast i są kompletnie niezależne od zespołów QRS.
które się generują właściwie same, bo one są takie poszerzone. O, tutaj nawet jest taki, poszerzone są i to wskazuje na to, że ten rozrusznik nie pochodzi z przedsionka, tylko właśnie z komory. Dobra, i to będzie wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.